Dzień dobry, witamy Państwa bardzo serdecznie, a dzisiaj Sądeckich Wodociągów, a moim Państwa gościem jest Tadeusz Frączek, prezes spółki Sądeckie Wodociągi. Witam Pana, Panie Prezesie. Dzień dobry, Pani Redaktor, dzień dobry Państwu. A zacznijmy, Panie Prezesie, od ekologii, ponieważ szykują się spore zmiany, jeżeli chodzi o jakość wody pitnej. Unia Europejska wprowadza znacznie surowsze limity stężenia niektórych niebezpiecznych sytuacji w wodzie pitnej. To jest odpowiedź na obywatelską inicjatywę. No i kraje członkowskie Unii Europejskiej mają 2 lata do tego, aby przygotować się do tej nowej dyrektywy. No chodzi o to, żebyśmy wodę, którą pijemy, wodę pitną, mieli jak najlepszej jakości. No to spore zadanie, także przed spółkami wodociągowymi. Jak Państwo się do tego przygotowujecie? Tak, rzeczywiście Unia Europejska już przyjęła nową dyrektywę wodną. W tej chwili kraje członkowskie dostały okres dwuletni, już tak naprawdę biegnie od pół roku, dwuletni okres na wdrożenie tych przepisów i umocowanie w przepisach krajowych. I od 13 stycznia 2023 roku w zakresie jakości wody znajdziemy się w nowej sytuacji, przynajmniej teoretycznie, bo pierwszy rok do początku 2024 roku to jest bardziej działania analityczne, przygotowawcze, natomiast my je mamy praktycznie za sobą, bo o czym mówimy w przypadku nowej dyrektywy wodnej? Mówimy o analizie ryzyk. My już taką analizę ryzyka przeprowadziliśmy, mamy ją za sobą, mamy opracowany plan bezpieczeństwa wody. To też wyprzedziliśmy jakby obowiązki narzucone nam przez przepisami. Plus analiza właśnie ujęć powierzchniowych podziemnych w Starym Sączu, w Świniarsku i na Gaboniu. I mamy tam wyznaczone, mamy opracowania, mamy wyznaczone strefy ochronne. A wojewoda małopolski już zatwierdził nam analizę ryzyka dla ujęcia w Starym Sączu. W tej chwili czekamy na zatwierdzenie jeszcze dla Świniarska, dla Zakładu Zatrudnienia Wody Świniarsku. A co może Panie Prezesie rozumieć pod tym pojęciem analiza ryzyka? To jest analiza zagrożeń dla bezpieczeństwa ujęć. Zagrożeń przede wszystkim o charakterze generowanych przez człowieka. My przecież pozyskujemy wodę z ujęć podziemnych, a przede wszystkim z ujęć powierzchniowych i na te ujęcia człowiek najbardziej oddziaływuje. Nie mówimy oczywiście o oddziaływaniu bezpośrednim, tylko że mówimy o rolnictwie, mówimy o przemyśle. Mówimy również o zanieczyszczeniu, szczególnie wód powierzchniowych, przy czym te zanieczyszczenia dostają się również do wód podziemnych. I teraz po stronie takich spółek jak nasza, spółek wodnych, jest obowiązek zabezpieczenia dobrej jakości wody dla końcowych użytkowników. My dzięki temu systemowi, który mamy już wdrożony, to praktycznie rzecz biorąc, po pierwsze, mamy zagwarantowaną odpowiednio jakość w zakresie mętności wody. My to mierzymy od ponad 20 lat. I w tym zakresie mamy nad tym pełną kontrolę. Po drugi element, który się pojawi, to jest element nowy, to są środki farmaceutyczne, leki. I szczególnie mówimy o lekach w oddziaływaniu hormonalnym. W tym zakresie szczególnie nasze ujęcie wody w Starym Sączu, gdzie mamy technologię i filtrów z węglem aktywnym i ozonowania wody, mamy zagwarantowane i zresztą mamy to potwierdzone badaniami, że nasza woda na chwilę obecną spełnia już przyszłościowe normy. Czyli już w tym momencie sądeczanie piją tą wodę już jakby najwyższej jakości. Tak. Jedynie co się będzie zmieniało w przyszłości, to chociażby sposób poboru próbek. My dzisiaj pobieramy te próbki na naszej sieci. Mamy odpowiednie miejsca, z których nasi przedstawiciele na szkole operatorium jeżdżą i pobierają próbki do badania. Oczywiście również ma prawo sobie tam pobierać te próbki sanepid. Natomiast w perspektywie będziemy musieli pobierać
u końcowego odbiorcy. I tu się oczywiście rodzą z tym określone problemy, no bo tak naprawdę w tym momencie będzie kwestia u klienta. No, na pewno nie w domach prywatnych, bo trudno, żebyśmy wchodzili i pobierali próbki w domach prywatnych. Natomiast pewno w instytucjach użyteczności publicznej, czy to w szkołach, czy w urzędach, takie próbki możemy w przyszłości pobierać. No, tak na przykład już robią wodociągi krakowskie, przy czym jest jedno zastrzeżenie. No, wtedy jest problem jakości instalacji u klienta końcowego. Bo my jakby do tej pory odpowiadamy za jakość instalacji i za bezpieczeństwo wody do granicy, do naszego wodomierza. Tak, czyli krótko mówiąc, ktoś ma przestarzałe rury, całą instalację, tak? No to może powodować, że wtedy ta jakość wody będzie taka, nie inna, ale to są jeszcze kwestie do uregulowania i sądzę, że one przepisami krajowymi zostaną uregulowane. Więc my w zakresie dyrektywy wodnej jesteśmy jakby do przodu i to w tym jako ten odbiorca, czy ten producent tak zwany duży, czyli taki, który obsługuje ponad 50 tysięcy mieszkańców lub produkuje powyżej 10 tysięcy metrów sześciennych wody na dobę. Dla mniejszych producentów to będą nieco ograniczone te przepisy, czy ograniczone, mniej może surowe, natomiast tak czy tak wszystkich wytwórców wody, czy wszystkich dostawców wody będzie czekała pewna rewolucja. I tak naprawdę do tego o tym staramy się mówić, ponieważ no, uważamy, że w regionie szeroko pojętym Sudeczyzny w jakiś sposób jesteśmy, powinniśmy być wiodący w zakresie i jakości, i sposobu produkcji wody, jakości, ale i znajomości przepisów, więc to stąd ta informacja, którą my czasami staramy się przekazać do przestrzeni publicznej, żeby osoby, które, podmioty, które nie są do końca jeszcze zorientowane, mogły jakby podjąć działania i mieć świadomość, że w przyszłości albo inwestycje, albo jakieś inne rozwiązania. No właśnie, ale wielokrotnie o tym mówiliśmy, że tak naprawdę woda dostarczana przez sądeckie wodociągi jest tą wodą najwyższej jakości i śmiało ją możemy pić z kranu. Tymczasem, jak się okazuje, Polska jest chyba na 20. miejscu, jeżeli chodzi o kraje Unii Europejskiej, pod względem właśnie spożycia tak zwanej kranówki. Tak, to znaczy my nie jesteśmy tutaj jakoś specjalnie... Najwięcej Włosi, tak? Jak tutaj piją wody z kranu. W inicjacjach prasowych Włosi. No i tak jesteśmy lepsi od Litwy i Malty. Natomiast no, na pewno nie jesteśmy w czołówce. I to jest też jedno z zaleceń dyrektywy wodnej. To jest z jednej strony zabezpieczenie wszystkim mieszkańcom Unii Europejskiej dostępu do dobrej jakości czystej wody, ale to jest również promowanie picia wody z kranu, bo to gwarantuje efekty ekologiczne, ograniczenie produkcji plastiku. Tak. I poza tym oczywiście dyskusyjną kwestią jest, jaka ta woda, jaka jakość jest wody w plastiku, bo jednak elementy mikroplastiku z butelek mogą się przedostawać do tej wody i trafiać do naszego organizmu. Więc dyrektywa promuje picie wody z kranu i my zresztą staramy się to robić też poprzez budowę naszych zdrojów. Mamy około 70 urządzeń w szkołach, w instytucjach publicznych, w miejscach ogólnodostępnych, takich jak Bazylika Świętej Małgorzaty w Nowym Sączu, jak Pump Track w Nowym Sączu, jak PWSZ, licea, szkoły podstawowe, miejsca w Starym Sączu, w innych gminach. Tam ostatnio zamontowaliśmy na Górze Miejskiej takie ujęcie, bo taki zdrój wody na Górze Miejskiej w Starym Sączu, w miejscu, gdzie akurat będzie, gdzie bardzo się, poprzez inwestycje Starego Sącza bardzo się będzie rozwijać zapewne turystyka, tak. I stąd... I tę wodę możemy bezpiecznie pić. Tak, i tę wodę możemy bezpiecznie pić, nie musimy korzystać z wody butelkowanej. To nie znaczy, że odradzam jej picie, natomiast absolutnie w przypadkach... nasza woda nie jest wodą mineralną, więc jeżeli mówimy o piciu wody mineralnej wysokiej jakości, to jest jakby inna bajka. Natomiast jeśli chodzi o picie spokojnie i wody, bezpiecznie możemy się wody z kranu napić. Wody butelkowanej, źródlanej, to tu jest absolutnie porównywalna jakość. Panie prezesie, czy też być może za te kilka lat będziemy mogli sobie w swoich smartfonach sprawdzić skład, jakość tej wody, którą pijemy? Tak, to jest też jeden z elementów dyrektywy wodnej. Nowej, wdrażanej, przedsiębiorstwa wodociągowe będą musiały udostępnić klientom
badania, skład tej wody, jakość tej wody, czy to będą smartfony, czy to będzie informacja na fakturach za wodę, na rachunkach za wodę, to tak, to będzie w przyszłości obowiązek. No, ponieważ my badamy naszą wodę codziennie, to jakby nie mamy i spełniamy wszystkie parametry narzucone nam przepisami, więc tutaj nie mamy żadnych obaw. Bardzo chętnie będziemy się z klientami wiedzą o jakości naszej wody dzielić, tym bardziej jak będzie taki obowiązek narzucony przepisem. Ale już teraz klienci sądeckich wodociągów, którzy skorzystają albo korzystają z usługi EBOK, mogą dużo rzeczy właśnie tą drogą elektroniczną załatwiać. Państwo jakby cały czas zachęcacie do tego, dużo osób przekonało się właśnie do takiego kontaktu z sądeckimi wodociągami, bo tak, naprawdę jest dużo usług właśnie możliwych za pomocą EBOK-a. Jak zaczynając tutaj swoją pracę w 2019 roku, mieliśmy około 1800 klientów, w tej chwili mamy ponad 3,5 tysiąca użytkowników e-faktury, około 3000 chyba 300 użytkowników EBOK-a, czyli elektronicznego biura obsługi klienta. Bardzo do tego zachęcamy. Po pierwsze, to jest oczywiście ekologia, czyli nie drukujemy faktur, nie niszczymy przyrody, nie marnujemy papieru. Po drugie, wielokroć wspominałem to szczególnie przy okazji perypetii z dopłatami do wody, do cen taryfowych wody, że możemy sobie rozłożyć, znaczy możemy płacić w tym przypadku miesięcznie. Ale co najważniejsze, bo mamy takie przypadki, które są trudne dla nas i przykre, mianowicie zdarzają się awarie u klientów. I jeżeli ta awaria się zdarzy po stronie naszej, po stronie sieci, to oczywiście no, pełna odpowiedzialność biorą sądeckie wodociągi, usuwamy tę awarię, a klient nie ponosi żadnych szkód. Co więcej, nawet gdyby go, nie daj Bóg, z tego tytułu zalało, no to my z naszego ubezpieczenia jesteśmy w stanie mu pokryć szkody. Natomiast jeżeli awaria zdarzy się po stronie klienta, na instalacji klienta, to nawet niewielkie wycieki, ale nieszczelność sieci, czasem nieszczelność urządzeń sanitarnych, która powoduje permanentny wyciek, może nabić rachunek do kilku czy nawet kilkunastu tysięcy złotych. A my zgodnie z przepisami podatkowymi nie możemy klientowi umorzyć czy podarować tych pieniędzy. Ta woda została faktycznie przez wodomierz przeszła, trafiła do niego, on ją zużył. My w takich przypadkach każdorazowo oczywiście, jeżeli ta woda nie trafiała do kanalizacji, możemy naliczyć średnią za zużyte ścieki. Natomiast za wodę klient musi płacić. W jaki sposób jesteście Państwo w stanie sprawdzić właśnie to jest awarię? Jakby nasz system, to się wiąże z całym procesem zapoczątkowanym przez moich poprzedników, a przez nas kontynuowanym wdrażania nowych technologii. To jest system odczytów zdalnych. My w tej chwili prawie 100% odczytów mamy poprzez nakładki radiowe. Przy średniej branży, przy tej wielkości przedsiębiorstw jest 52%, praktycznie już mamy 100%. No, tam jakieś ułamki procenta jeszcze zostało nam starych wodomierzy bez nakładek. I około 85% my odczytujemy w tej chwili wodomierzy już automatycznie, czyli nie jeżdżą nasi pracownicy odczytywać z ulicy tych wodomierzy, co było szczególnie istotne w okresie pandemii, że no nie musieliśmy wchodzić do domu. My to odczytujemy automatycznie. W przypadku gmin w tej chwili jest to 75%, ale docelowo do końca roku, a prawdopodobnie nawet do końca trzeciego kwartału, ma około 95% całego obszaru spółki. Będziemy czytać przez tak zwane koncentratory, które montujemy w tej chwili w ramach projektu unijnego, który realizujemy z Politechniką Krakowską, montujemy na różnych wysokich budynkach, możliwie wysokich, w dobrych miejscach do odczytu. Nasz system informatyczny włącza automatyczny alarm, jeżeli zużycie wody jest nadmierne albo nietypowe. Się, tak, różnie od tego. Na przykład jest nagle w ciągu dnia czy dwóch mamy kilkanaście metrów zużycia wody, to my wtedy, jeśli jest zgoda klienta, jeśli jest założony tak zwany e-book czy e-faktura i jest możliwość kontaktowania się z klientem telefonicznie, dzwonimy do klienta i prosimy go o sprawdzenie, czy faktycznie, nie wiem, napełnia bazę wody, czy coś się dzieje po prostu. Budowlanych, czy tak naprawdę ma awarię,
gdzie w przestrzeni, nie wiem, 3 miesięcy zbiera mu się 100, 200, 300 metrów sześciennych wody, bo te wycieki, które trwają permanentnie, one tak naprawdę kropla po kropli no, robią bardzo duże ilości. I potem mamy problemy. Nasi klienci się zakażą, jesteśmy bezradni, musimy po prostu zafakturować takie zużycie wody, mimo że ono było w pewnym sensie mimowolne. No nie zawinione, no stąd bardzo zachęcamy. Zachęcamy do tego, tak, właśnie do zakładania, do przechodzenia na elektroniczną obsługę. Pani prezesie, co z nową taryfą za wodę i ścieki, bo wiemy, że ta nowa taryfa została zaakceptowana przez Wody Polskie. Przypomnijmy, cena wody nie wzrosła, cena za ścieki nieznacznie jest niższa, natomiast wiemy też, że było odwołanie tak od ze strony prezydenta. Sądeckie wodociągi złożyły wniosek taryfowy 120 dni przed końcem, przepisowo przed końcem okresu taryfowego. Teoretycznie rzecz biorąc od 28 maja tego roku powinniśmy mieć nowe taryfy. Ale ich nie ma. Nie ma. My założyliśmy tam utrzymanie ceny wody w pierwszym roku i obniżenie 18 groszy ceny za metr sześcienny ścieków. Regionalny RZGW, Regionalny Zarząd Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Krakowie zaakceptował nasz wniosek. No, byliśmy wśród 2,5% przedsiębiorstw w skali całego kraju, które w ogóle zdecydowały się na jakiekolwiek obniżenie ceny. Około 95% przedsiębiorstw ceny podnosi, niektóre podnoszą dość znacznie. Nam się udało te ceny obniżyć w przypadku ścieków, utrzymać, a w przypadku ścieków obniżyć. Natomiast odwołanie złożył prezydent miasta Nowego Sącza. Dość dziwne w treści, ale nie mnie oceniać, nie ja to podpisywałem. Odwołanie dotyczyło czego? Odwołanie dotyczyło rzekomych nieprawidłowości w procesie taryfikowania. Generalnie pan prezydent odwołał się od tej decyzji, miał prawo. Regionalny zarząd podtrzymał oczywiście swoją opinię i sprawa została w tej chwili przesłana do Krajowego Zarządu, do Warszawy, do Krajowego Zarządu Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. W związku z tym, no, od 28 maja zamiast mieć ceny niższe za ścieki, płacą nasi klienci tak jak płacili, ale to już jest decyzja nie moja. Czyli na razie ta taryfa zostaje na tym samym poziomie. Tak, na razie dopóki Krajowy Zarząd nie podejmie decyzji ostatecznej w tym zakresie, to płacimy taką cenę, jaką mieliśmy do tej pory. I na zakończenie, panie prezesie, ten temat był już sporo omawiany tutaj w Nowym Sączu. Chodzi o kanalizację deszczową. Jeszcze do niedawna, to znaczy do zeszłego roku, tak była obsługiwana przez sądeckie wodociągi. Teraz państwo tej kanalizacji deszczowej, krótko mówiąc, nie obsługujecie. Nie jesteście odpowiedzialni za właśnie utrzymanie tej kanalizacji na terenie miasta. Po pierwsze, no, nigdy nie byliśmy odpowiedzialni w takim zakresie, żeby to był nasz obowiązek. My mamy zadania własne realizować w gminie. Przystępowaliście państwo do przetargu jako... Tak, no tym niemniej my się mamy zajmować dostawą wody i odbiorem ścieków i ich oczyszczaniem. I o ile w poprzednich latach spółka startowała, no to w tym przypadku nie mieliśmy pewnego rodzaju dylemat, ponieważ nam przybyło i przybędzie w najbliższych roku, dwóch, około 110 km kanalizacji sanitarnej. Ja oczywiście nie mówię o sytuacji, gdzie byśmy wystartowali do obsługi 13 km deszczówki zamiast 94 km, bo w ogóle o takim abstrakcie to ja nie będę rozmawiał, bo nie da się obsługiwać 13 km jakichś tam wybranych odcinków. Jak spółka się tym zajmowała, obsługiwaliśmy wszystkie ponad 2300 studzienek, ponad 90 km linii kanalizacji deszczowej. No i jeszcze 10 separatorów i to robiliśmy. W momencie, kiedy stanęliśmy przed dylematem, po pierwsze, to nie ta cena, o której sobie myślało miasto, bo utrzymanie tej ceny przy kosztach obiektywnych, niezależnych od spółki, które poszły w górę, czyli paliwo, płaca minimalna, to nie było możliwe. Ceny części usług to w ogóle to nie było możliwe. My też nie chcieliśmy, znaczy jakby no, popatrzyliśmy na to, co się dzieje na rynku. Rynek to zresztą zweryfikował. Te oferty były, kiedyś spółka za niecałe 600 tysięcy obsługiwała za okres 3-letni oczywiście tę kanalizację, natomiast przy obecnych kosztach nie było to możliwe. Nie było też możliwe, żeby spółka
ponosiła, jakby no, przenosiła koszty z obsługi deszczówki na taryfy, bo nam tego jest nie wolno zrobić. Co więcej, nie stanęliśmy przed faktem wyboru. Jeśli mamy ponad 110 km sanitarki, którą musimy obsłużyć, kanalizacji sanitarnej, i dodatkowo jeszcze 90 ponad kilometrów, bo mówię oczywiście o tych przedpoczątkowych przetargach, które były jakieś no, w miarę poważne, tak? Bo te ostatnie to nie uznaję za takowe, no ale to już nie moja sprawa. To musielibyśmy kupić co najmniej jeden samochód więcej. Dla nas zakup ekonomicznie po prostu dla nas się zakup specjalistycznego tak? samochodu nowego to jest wydatek rzędu 1,5–2 miliony złotych. To naprawdę, to jest parę Mercedesów klasy S. I to nie dlatego, że my sobie to wymyślamy, tylko takie są rynkowe ceny nowych specjalistycznych samochodów służących do obsługi, czy to kanalizacji sanitarnej, czy kanalizacji deszczowej. Wzrosły znacznie koszty utylizacji osadów, bo proszę pamiętać, że na przetargu było wpisane 5 separatorów, to jest w rzeczywistości na terenie miasta jest 10 separatorów. Każdy separator to jest to taka trochę beczka, w których wpadają brudne ścieki burzowe i których ma się osadzać to, co osadzić się powinno. W miarę oczyszczona oczywiście wstępnie woda mogła popłynąć do cieków wodnych, do kamienicy, do Dunajca. I ta praca, oczyszczenie jednego separatora, to jest 2-3 dni pracy, 1-2 samochody specjalistyczne, wywrotka i teraz utylizacja osadów, które stamtąd się wyciąga, osadów, gdzie są substancje ropopochodne, to wszystko, co z drogi, co burza zabierze i tam się osadzi, niedobrego, szkodliwego, trzeba gdzieś zutylizować. Koszty tego poszły znacznie w ogóle. W związku z pierwszym, myśmy po prostu doszli do wniosku, że jest sporo firm w regionie, które świadczą takie usługi. To jest zresztą typowe zjawisko, chociażby Kraków ma przecież też, wodociągi krakowskie nie obsługują kanalizacji burzowej w Krakowie. Do tego jest wybrana firma, która ogłasza przetarg, tak jak to było zrobione zresztą w Nowym Sączu i było robione przez lata. I tam rynek decyduje, kto wygra i jakie te ceny rynkowe się pojawią. W związku z tym, po analizie tego wszystkiego doszliśmy do wniosku, że no, specjalnego interesu nie zrobimy na tym, jeżeli będziemy musieli kupić dodatkowy samochód za taką kwotę, o której ja mówiłem. A gdzie w ogóle jeszcze biznes, gdzie jakiekolwiek pokrycie kosztów paliwa, ludzi i tych osadów. Stąd nie przystępowaliśmy do tego przetargu. No, rynek zweryfikował. A już te pomysły o tych nieszczęsnych 13 kilometrach, to ja jakby poza mną są. Dziękuję bardzo. Państwu dziękujemy za uwagę, a moim i Państwa gościem był dzisiaj Tadeusz Frączek, prezes spółki Sądeckie Wodociągi. Dziękuję, do widzenia.